Protesty mieszkańcy trzech osiedli, Gutkowa, Likus i Redykań, chcą pokazać, jak ważna jest dla nich budowa obwodnicy ich osiedli, ponieważ ulica Bałtycka przebiegająca przez środek tnie te osiedla, uniemożliwia normalne funkcjonowanie i życie, więc dla nas Nowobałtycka nie jest tylko wylotem z miasta, przyspieszeniem jazdy do lub z Olsztyna. Dla nas Nowobałtycka to obwodnica i mieszkańcy chcą pokazać, jak i jest to dla nich dzisiaj istotne. Czy są szanse na Nowobałtycką? Szanse są duże. Miasto od kilku lat prowadzi prace przygotowawcze w tym zakresie. Jednakże w 2017 roku mamy ostatnią możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie unijne do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Dlatego mieszkańcy chcą, żeby w budżecie na 2017 rok znalazły się środki na wkład własny do tej inwestycji. Cała inwestycja to około 100 milionów złotych, więc wkład własny, odliczając te środki, które już miasto wydatkowało, jest to blisko 2 miliony złotych, to od 10 do 15 milionów. Zebraliśmy się po to, żeby zaprotestować, żeby nam w końcu ta obietnica się spełniła. Przez 40 lat nam obiecują to nową Bałtycką, ale jakoś nie dochodzi ona do skutku. Z uwagi na duże przepełnienie w ogóle pojazdów na naszej ulicy, są wypadki drogowe, są kolizje, są nawet śmiertelne, wypadki śmiertelne. Proszę pana, ja 40 lat czekam. W 70 bodajże drugim czy trzecim roku ja w ratuszu widziałem plany Nowobałtyckiej, które potem nie zostały zrealizowane. Tak samo około roku 90 bodajże były następne plany. I miała to Rada Osiedla Likuzy, też w cieło. Po prostu nie ma. A wierzy pan, że powstanie teraz? Chciałbym być optymistą. Tu przejeżdżam, to jest codzienna moja trasa. Także bardzo ich popieram, żeby nowa utworzona była Bałtycka, jak gdyby od noga od Bałtyckiej. Także bardzo popieram. Jeżeli mi się wydaje, że taka im jest potrzebna, to jak najbardziej, tak? Cóż ja mogę więcej tutaj dodać, tak? Za duży ruch tutaj jest, tu jest dużo szkoła, no jakieś tam mieszkańcy mieszkają i po prostu no potrzebują jakiegoś spokoju i nie mieszkania w takim smrodzie latem i tak dalej.